I pogoda nie pozwala nagrywać, wieje mocno, wszystko przewraca, ale też sumienie mnie dręczy, bo znaczy ja tutaj nawaliłem, popełniłem ogromny grzech, uważam, bo to powinno być już rok temu wycięte i przez to właśnie krzaczki nie rosną tak i tak też nie owocują, więc no teraz no co, biorę się za cięcie, zaraz to troszeczkę chociaż prześwietlone, no dzięki temu puszczą świeże przyrosty i za rok będzie większy zbiór i widzieć człowiek, który się reklamuje, numer telefonu zostawia, a tak naprawdę tutaj z plantacji mógłby spokojnie tutaj więcej zarobić niż z tych filmików, więc w tym kierunku musimy, jeśli też te krzaczki nawozić, żeby za rok były dwa razy większe. No i widzisz tutaj, o, krzak po krzaku, ale to i to i tak nie jest ciężka robota. Znaczy zaraz pokażę, no zrobiłem zdjęcie sadu i zobacz ile trzeba tam robić roboty. Patrz, na drabinę wchodzić, te góry ścinać, te drabiny przewracać, przestawiać, można z niej spaść. No i to wartość jabłka albo rówki, gdzie tutaj wiem, że jak te się krzaki dobrze przetnie, to owoc będzie taki, że na pewno każdy tutaj będzie chciał ode mnie kupić. Patrz, jakie sucholce srebrne, to trzeba wycinać. No i zobacz, rok temu tutaj część plantacji mocniej przeciąłem, to w tym roku są wszystkie czerwoniutkie pędy, zdrowiutkie i tu będzie jakość prima sort i to co właśnie się w Polsce dzieje, czyli tej borówki będzie więcej, ta nadprodukcja będzie i jedynym rozwiązaniem to jest ta jakość, czyli na plantacji lepiej mieć zamiast 8 ton 5 ton, ale 5 ton pięknej borówki grubej, bo po pierwsze łatwiej zebrać, łatwiej sprzedać, a z tymi 8 tonami drobnej borówki nic nie zrobić, bo nawet pojedziesz na detal, staniesz nawet z piękną dziewczyną sprzedawać, każdy pójdzie i kupi nawet tą kwaśniejszą borówkę, ale grubszą. Tak jesteśmy skonstruowani, więc zdecydowanie w tym kierunku musimy iść na jakość. Mam nadzieję, że nie nawalę w tym roku. No i to nawożenie zrobimy, żeby te krzaczki też urosły. Zawsze byłem ekologiczny, zawsze czułem się, że o, jestem mądrzejszy, że tutaj nie pryskane, nie nawożone, ale wiem, że też składniki pokarmowe roślina potrzebuje, więc no co, śledźcie, obserwujcie, zobaczymy, no i hejtujcie mnie właśnie też, jeśli was coś wkurza, bo może faktycznie byłem za bardzo natrętny z tymi reklamami swoimi, a tutaj nikt mi złych słów nie pisze, więc może to się powinno zmienić. Ja na krytykę jestem otwarty i czekam na wasze szczere komentarze. No, ja wracam sypać i trocinkę, trochę ciąć. Na zmianę robię robotę, ale najważniejsze, żeby się nie przeziębić. Jak ja bym teraz się przeziębił tak porządnie, to zaraz może jakby się z robotą nie wyrobił, a patrz, jeszcze jest kwatera czereśni, wiśni i gdzie to zrobić, bym chciał jeszcze maliny sadzić. Tu jest też problem z robocizną, cholera jasna. Samemu to mówię, dnia nie starczy, żeby zrobić. Ale tyle. No i co? Czekam na komentarze. Dzięki za apeczki. No i też numer kontaktowy zostawiam, bo tutaj też dzwonią widzowie. Jestem też w bardzo takim nastroju poważnym, bo wiem, że oglądacie mnie dorośli ludzie i panie i panowie, którzy mają swoje zawody, pracują w zawodach, mają kawałki swojego pola i też borówki. Więc to też mnie cieszy, że na marne przynajmniej to nie poszło. A borówkę, zobacz, też największy plus na koniec, że i tak się wszystko da radę naprawić. Po tych myszach też uszkodzenia poprawiam to i za rok będzie piękna plantacja. Cześć!